Widzicie wszyscy na mapie czarną flagę? Tak. Tam jest dom w lesie. To jest miejsce spotkania obu drużyn. Macie zabezpieczyć radziecki posterunek, w którym znajduje się niemiecki szpieg. Sowieci nie spodziewają się kontrataku z naszej strony i mają rację, bo niestety nie mamy siły na masowe uderzenie. Szpieg będzie w mundurze radzieckim, więc nie zabijcie go czasem. Nie wiemy, gdzie dokładnie znajduje się, czy w jakimś domku, czy gdzie. Po prostu uważajcie, najprawdopodobniej jak zacznie się akcja, to się gdzieś schowa. Wyruszycie, aby wyeliminować radzieckiego oficera. Jak donosi nasz szpieg, ma do dyspozycji wsparcie artyleryjskie, którego niejednokrotnie używał przeciw zabudowaniom cywilnym. Dobrze, teraz jeszcze wasza odprawa. Jesteście oddziałem Falschim Jagerów, który pod koniec wojny został przeniesiony do wojsk lądowych. Macie wesprzeć partyzantów, którzy potrzebują dowódców. Ich głównym zadaniem jest jednak wyeliminowanie rosyjskiego oficera. Następnie wycofać się w stronę miasta. Jeśli napotkacie cywili lub żołnierzy niemieckich, zabrać... Nazywacie się białymi wilkami. Co ty, Szajbus, taki pokaszlany? Chory. Niby medyk? Z Afryki przyjechał. Za dużo papierosy. Też. Widzę ich też. Widzą nas. Machajcie, machajcie im, machajcie im. Trzymać ogień, machajcie. Oni nas nie widzą. Wycofują się. Dobra, angryp, znaczy naprzód. Nie idziemy na nich? Nie wiem, czy czasem to żadek. Odbij do nich na lewo, na partyzancie Kwiatkowski. Jaki jest stan pana jednostki? Mamy trochę amunicji, trochę medykamentów, a głównie mam 0,1 Panzerfausta, 1 DP, a medyk ma SWT. I właściwie tyle. Ile was jest? 7? Tak. 7. 7, dobra, pytanie. W tym jeden żołnierz Wehrmachtu, którego zgarnęliśmy jakieś 15 km temu. Pełno broni, amunicji, także możecie tam wyruszyć i się przezbroić na naszych. Rozumiem, taki jest rozkaz. Taki jest rozkaz, tylko szybko. Możecie, myślę, że nawet możecie, jeśli możecie, mundury założyć. Jeśli tylko możecie. Tak jest. Naprzód. Wykonać. No. Ty. No. Fajne to jest. Dwa. Trzy. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. To dawaj. Dam w trójkę. Dobra. Okej. Okay. Raz. Raz. Dwa. Trzy. A, wygrałem. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Koski? No. Gotowy. Teraz jak prawdziwi żołnierze wyglądacie. Pięknie. Tak, dobrze, że tylko wyglądamy. Nawet macie dwóch artylerzystów. Tak. Jeszcze tylko oddziało by mi się przydało. Dobra. Panie Kwiatkowski. Robimy tak. Posłałem ludzi na zwiad, dołączymy do nich i po rozeznaniu wydamy rozkazy. Zobaczymy, co dalej. Przyjęli? Udajcie się swoją drużyną wzdłuż drogi na północny zachód. Tak, do połowy drogi, cześć. Tak, partyzant? Do połowy, przyjęli. Melduję, że wykonaliśmy zwiad. To jest. Ten posterunek jest umocniony. Na wjeździe na ulicy są dwa bunkry. Po prawej jest trzeci ten bunkier od ulicy. Na ulicach przy bunkrach jest piechota. W zabudowaniach na lewo też jest jakieś bunkry są. Nie widać piechoty ani celów. Coś dalej. Podejście mamy wzdłuż drogi, mamy rowy, ale tak jakiś czas są wychodzą do góry, nie? Aha, dobra, czyli tak, od naszej strony będzie nas spokojnie zaatakujemy, czy będzie ryzyko? Kwiatkowski, jak nazwiecie swoją drużynę? Jak tak na nich patrzę, to nic mi nie przychodzi do głowy. No. Primitive Wehrmacht, dobra. Ja wykonać rozkaz. Dobrze, kolumna, ruszamy za mną. Dobra, panowie, tworzymy kolumnę i poruszamy się za drużyną prymitywnych wehrmachtowców. Czy jakby to inaczej określić, śmiesznie. Dobra, idziemy.
wieża? Wieży nie. Dobra, padnąć. 30 sekund i ogień otwarty, przyjęli? Angryf! Tu za murem co? Już rzuciłem. Na ziemię! Dobra, wchodzimy. Medyk, chowaj się. Medyk, chowaj się, szary, sprawdź. Tak jest. Dwa rzeczy nasi mogą być po drugiej stronie. Broń. Ogień otwarty, rozumiem. Tak jest. Wychylam za mur. Stoi. Dobra. Korytarz wszystko. A jeszcze raz, Kwiatkowski, sprawdźcie te budynki, Łotam. Tak jest, dobra. My tu spadźcie. Do budynku, sprawdź budynek. Jakiegoś ruska słyszę, ktoś... Otwieram. Ktoś suka krzyczy. A tu po lewo sprawdzaliście? Tutaj? Partyzant, sprawdź, partyzant. A, bo to szajpus. Partyzant, słyszysz mnie? Nie, kurwa. Sprawdź tam. Te drzwi otwiera za... Mam jednego. Dobra. Uj, no zabarykadowałem się? Wpadam przez okno. Barter czysto. Ostrzał, góra! Jestem na piętrze. Mam tutaj. Żyjesz tam? Żyję. Uważaj, tak drzwi. Tak, nie pchaj się na schody. Tutaj, dziustek, tego otwórz te drzwi. Kurwa. Nie widzę nikogo. Dobra. Wpuść partyzanta. Dawaj. Dobra. Barykadowane. Zachciałbym się żelaznego krzyża. O! Mamy pod dostatkiem. Uciekaj! Żywcem mnie nie weźmiecie. Oficer. Wake out. Wysadza się, szybko. Różna art patriarzka w Paragrafie. Zwarte! Różna art patriarzka w Paragrafie. Uciekać! Cyryk! Cyryk, mena! Zabarykadował się, jebany. Ale nasi tam zostali, upośledzony Wehrmacht. Niech zostanie. Spierdalajcie, szybko! Podamy. Uwaga na pole minowe. Tamci zostaną na zawsze w naszych sercach. Dobra, pan jest to szybko! Nie no, dziustek, bo trzeba będzie im pomóc. A problem jest w tym, że tam byli. Jest Zasik? O ja zabiegłem! Uciekaj! O kurwa! Wiesz, byli zbyt daleko, żeby ich poinformować. Zdążylibyśmy, wiesz o tym? Chciałem do nich powiedz. Tak, bus szary, od to gdzie są... Nie wiem. Dobra, trzeba się teraz z nimi skontaktować. Dobra, panowie, żyjecie? Wszyscy żyją? Sprawdzę ci jeszcze kolegów. Tak. Dobra, jeszcze. Pierdolony cud. Dobra, świetnie. Dobra robota. Fachtant. Dobra, tutaj białe wilki. Udać się na kierunek 13 do tych drzew. I już zacznie partyzant badać teren, nie? Dobra. Dobra, przyjąć. Ogień otwarty. Walić, jak panowie go widzicie. Po lewej. Po lewej przy drodze. Chyba zniknął. Nie, teraz. Teraz został, dobra.
Dobra. Możemy ruszać? Tak, ruszajcie. Tylko uważajcie, bo nasi są w mieście. Nasi są w mieście, także uważajcie. Dobra, halo, halo? Halo? Oczywiście tych cholernych budynków. W tym budynku z lewej są. Sprawdzić te budynki, sprawdzić. Poczka. Kto ma pancer Fausta? Ja. Chwileczkę, tylko nogę, sorry, lekarz, dziękuję bardzo. Kurwa, czołg nas idzie, czołg! Rozgonąć się! Szybko, odsunąć się szybko na bok. Kto jeszcze jest? Od drogi, szybko od drogi. Tuj, Oskar. Uwaga, strzelam! Wystrzał! Już, dobra. Chyba gąska poszła. Gąska poszła. Niestety. Nie wychylać się, Soldatem! Na nisko poleci, bo... Patrzcie, będą podchodzić, patrzcie! Patrzcie, będą wybiegać. Ej, tam co, fajny bolszewik! To ruskie za nami, czy nasi? Nasi tam powinni być, kazałem mi tam iść. A, dobra. To nasi. To wyrzucałeś tutaj granat? Nie. Dobra, szybko sobie wychylać się. Oskar, statek, sprawdźcie za rogiem, czy wszyscy martwi. Szajbus, nie wychylaj się. Ja bym ten dym rzucił granatem. Już był granat. Był przed, zanim ten gościu wyszedł. Dobra, rzuć granat w dym. Wszyscy chować się. A wychodzący? Chodzący. Dobra. Czy jest to już? Oskar, statek, jesteście cali? Tak. Dołączyć do swojej sekcji, Raus. Tam jest kotos. Tam, przy drugiej Katiuszy. Dobra, Szajbus, załączam do naszych, szybko. Tak, pięknie rozmowy. Pięknie. Rusek. Jeszcze jeden? Zdjęty. Kurwa, ile ich tam było? Rzuciliśmy jeszcze granat, jeszcze się nie uczyli, cholera. Widocznie. Za czołgiem. Musieli się chować. Dobra, co tu się dzieje? Załatwimy ich i biegniemy na naszą linię prądu, także. Tak. Kapralu, za zostaniecie zaraz na krzyża. Raz. Czyli mamy tak, zaatakować. Czyli mamy zaatakować ten posterunek na północnym zachodzie, tak? Macie zaatakować posterunek na północnym wschodzie, dokładnie. Cześć. Tak, północny wschód, tak. Dobra, i od skrzyżowania, nie? Rozdzielimy się. Mów. Patrol wzdłuż zębów smoka wchodzi. Czterech ludzi obok. Na lewo pobieg, teraz jest gdzieś na... Dobra, sekcja, która będzie ich atakować, wie o nich. Ruszamy, tak. Dobra, partyzant, wyruszamy za sekcją Kwiatkowskiego, naprzód. Cały czas się poruszamy w zalesieniu. 52. I podchodzimy do posterunku na północ. 52. Tam podbiegnie na zabudowanie. Następnie przejdziemy na wschód. I tam jest miejsce spotkania, oznaczone pewnym znakiem ciekawym. Tam mamy się spotkać z drugą sekcją. Wszystko jasne? Dobra. Tak. Dobrze, ruszamy. Dowódco! Co? Cywila jakiegoś prowadzą. Cywila prowadzą. Co? Jakiegoś cywila prowadzą. Teraz trzymać ogień. Trzymać ogień. Widzę, jak prowadzą cywila. Kwiatkowski, plan jest taki. Typowo, wy atakujecie od lewej, moja sekcja od prawej. Przyjęli? Lewej? Tak, zabezpieczycie drogę. Mhm. O! Zastrzelili go. Skurwysyny. Tak mi się wydaje. Dobra, Szebus, miej cela na tego gościa, który będzie wracał. Zauważyli chyba nas. Zauważyli, strzelają. Rozkaz? Czekajcie, najpierw musimy zdjąć.
Zdjęcie obydwoje. Dobra, biegniecie. Biegniemy. Zauważyli tiktaka sekcję chyba. Dobra. Mamy co? Sprawdź mi ich sekcję. Do mnie! Cumena! To jest. Dawaj do mnie. Osłaniaj ich, Szebus. Justek, dwóch zdjęty. Dobra. Widzę, jak nasi sprawdzają drogę na północy. Partyzant, tak jak poprzednio, atakujemy od prawej. Dobiegnijcie do linii muru. Przyjęli? Jo. Dołączymy do was potem. Tak jest. Dobra. Zdjęty. Podchodzimy. Nie rzucajcie granatów. Nie rzucać granatów. Poczekajcie. Pomóż swojego cywila. Kurwy. Nie rzucać granatów. Da się. Da się przejść. Halo? Mena? Kasi, Kwiatek, ktoś. Wychodzę na prawo. Ostrożnie teraz. Dobra, wychodź. To, pusto. Halo? Nasi w okopach. Tak jest. Dobra. W środku bunkra. Oni do nas. Nasi, chyba nasz. Wstrzymaj ogień. Tu nie. Ja z patykiem. No. Wstrzymaj ogień. W środku. No ale to był ten. Osłaniam drogę. Ktoś jest w środku? Idź tam, są problemy. Tylko jeden z naszych. Idź tam, są problemy. Gdzie? Facet nie chce z nami rozmawiać, tylko z falszym jaga. Nie rozumiem. Te pan z wami. Otwórzcie się. Tak jest, Herku Pentiera? Pilnuj go. Tak jest. Będzie brał jakiś karabin. To ja wezmę broń, może najlepiej. Zabezpieczyć teren, Kwiatkowski, zabezpieczyć teren. Tak, dobrze. Będę gadać wyłącznie z Herdziuskiem. Wyjdźcie. Wszyscy wyjść i sprawdzić teren. Tak jest. Już. Willkommen. W końcu dotarliśmy. Ja. Willkommen. Cały. Rozumiem, Herdziustek, tak? Ja. Własnej osobie. Niemiecki szpieg Michał von Rossmanow. Widzę, udało wam się tutaj zadziałać. Cuda. Zadania wykonane? Wszystkie, co do kropki. Jakie wszystkie? Mieliście najpierw przyjść do posterunku, później zaatakować sztab polowy oficera. Niestety nasunęła się alternatywa. Woleliśmy nie ryzykować, że jednak uda się Rosjanom te informacje o naszym położeniu przekazać do ich głównego dowódcy, więc cóż, trochę się zjedliśmy zęby własne, bo okazało się, że się zabarykadował i zrzucił na siebie artylerię przy naszym ataku na niego, więc to była niezła niespodzianka. No cóż, w takim razie dobrze, dlatego była ta cisza radiowa, się zastanawiałem, czemu nikt nie odpowiada. No ale dobrze, ważne, że się udało. Jakie straty? Aktualnie z tego co wiem żadne, także... No. To bardzo dobrze, Herdziustek. Skoro wszystko wykonane, to wracajcie do bazy. Cywilów jakichś spotkaliście po drodze, żeby ich ewakuować? Cywilów, tylko niestety martwych. Rozumiem. Widzieliśmy też rozstrzelanie jednego z cywilów tuż przed tym obok posterunkiem. Tak, niestety napotoczył się jeden tu z mieszkańców. Nie mogłem nic zrobić z tym. Dobrze. Zadanie dodatkowe. Dostałem później informację, że jakieś działa właściwie artyleria rakietowa ostrzeliwuje nasze pozycje niemieckie. Tak. Wiecie coś na ten temat? Tak, już przyjęliśmy je i wysadziliśmy, także... Okej, zrozumiałem. Dobrze, ja tu jeszcze coś załatwię i później również przedostanę się do bazy. Macie jakiś mundur dla mnie, żeby mnie nie rozpoznali? Mamy mundur. Sumy... Gdzie jest Kwiatkowski? Wszyscy żyją? Tak jest. Dobra. Szary Szajbus, do mnie. Tak jest. Jestem. Do mnie. Ruski. Nie strzelać. On się musi przebrać. Posłuchaj, medyk tylko ma sobie łódko, kiedy się nie było. Dobra, tik-tak, ustawić swoje żołnierze w szeregu. Palaczki dostał. Do kolumny, sorry. Do kolumny.
Wyglądają mi na Żydów. Ten to chyba podaszki dostał. Podobny do ciebie? Tak. Wiesz, tiki nerwowe, nie? Wojna. Dobra. Na wymioty go. Powiem wam, że misja... To klarownie wykonana. Żadeczka. Też myślałem, że granat chce rzucić. Halt! Dobrze, wymierzę. Robota wykonana, mam nadzieję. Meduje się. Misja wykonana. Łącznie z zadaniami pobocznymi? Tak, Katiusze zostały zniszczone, a oficer zlikwidowany. To dobrze. No cóż, żołnierze, wasze poświęcenie było bardzo ważne dla ludzi. Też jakieś straty właściwie? Żadnych strat. Jedynie zmęczenie. Nic więcej. Niestety raczej nie będzie czasu na odpoczynek. Cóż. Niestety ostrzelali nas. Trzeba pomóc w ewakuacji cywili. Niestety droga jest zasypana, trzeba ją odgruzować. Pomożecie w tym. Potem pomożecie w ewakuacji dalszej cywili. No cóż, rannymi zajmują się medycy. Macie jakich jeszcze doktorów? Dwóch. Z czego jeden jest wycieńczony. Dobrze. Chwilę odpocznie. A ten sprawny niech pomoże naszym medykom. No nic, dziękuję za waszą robotę. Naród niemiecki może być was dumny. Także teraz ruszajcie dalej, musicie odkryzować drogę, potem możecie spocząć. Wykonać. Jawol. Dobra, do kolumny. Naprzód. Idzie. No idę, człowieku. Nie psujcie kolumny, no. Kurwa. A idę. Astrom tu przejadą. Właśnie, ty zobacz, czy nie masz papieroska w górze. Jak go wyciągnąć? Idę z tym papieroskiem. Ej, patrzcie, Gruzin. Gdzie? Tak. Pod to pobój. Proszę. Ale dostałeś mi ładunki wpływowe? Łopty. Wepchnął. Parę. Tak, mam dwa. Jeden, przepraszam. Mam pomóc tym radnym dowódcą? Tak jest, dołączyć. Pomóż mi. Idziemy dalej.